tym Białymstoku. Jest 5:00 prawie rano. No i zaczynamy tą wielką podróż w góry. I pewnie już wiecie, że do Zakopanego na skoki narciarskie, o ile się uda mi tam dostać. A kibel pokażę wam później w pociągu, bo pewnie jeszcze nigdy nie byliście. A skoro takie zainteresowanie jest wasze, gdzie ja się załaczę się, no to będę musiał wam pokazać, jaki fres śmieszny od czapki. Cóż, trzymajcie się, zobaczymy, co będzie dalej. Cóż, jak nie w pociągu, to czemu nie w Warszawie? A co? Z tymi końmi. Ale jako mał? Jesteśmy na dworcu centralnym w Warszawie i taki to piękny widok. Prosto w kiblu. Nas doświadcza. Pociągu się nie zdążyłem, bo spałem i całkiem nieźle się jechałem. Więc wypadł na kibel. Jakże zacny, spójrzcie. Gdzie się załatwiam się? Tu się załatwiam się. Trzymajcie się, lecimy dalej. No to zbliżamy się do Krakowa. No nie mieszkam, wam powiedzieć, że tu też kiblowałem. I kurwa, ja pierdolę, jak tu się pomieścić? Czujcie bazę? Ja nie wiem, czy to widać, ale tu jest... Ja nie mogę rozłożyć ramion. Bez kitu. No takiego małego kibelka też nie widziałem. Spróbujemy się jeszcze odlać. Jak widzicie, warunki są de besta, jak to się mówi. Kurwa, nie wiem, jak tu się poruszyć, ale tak małego kibla to jeszcze nie widziałem, jak na... Takie pociągi nowe, nowoczesne, no to kurwa kibel jest po prostu nie. No nieporównywalnie mały. Także cóż, prosto z kibla. No idziemy w poszukiwaniu pana M lub pani M. Na spokojne ty robisz tu robotę, no jasne. Chodzę jeszcze tutaj na piechotę, patrzą na mnie tylko wychowany. Ciastka, na spokojnie to jest dobre. Ja, emocjonalny typ, please, no, kill spokój dla innych. 3 minuty, ja nie chcę być złym, tak jak ty. Wiesz, jak mam tutaj. No, słuchajcie, na starym rynku szukamy, ale nie mogę znaleźć. Znalazłem kupę i to grupę, kupę Włochów. To są sami Włosi, słuchajcie, przyjechali tutaj na ferie. Po co? Pewnie zwiedzać Kraków. Ponoć pani mówiła, że przyjeżdżają tu co roku. Jak śmiesznie, już poustawiani już w jakichś rzędach, nie za faza. No, Mr. M nie widać, ani słychać. Idziemy dalej w poszukiwaniu. M. No i cóż, dotarliśmy do Smoka i nadal, powiem wam szczerze, nadal ani widu, ani słychu. Pani M. Chwała się. Ogólnie trzeba uznać to za moją porażkę, ponieważ niestety nie udało nam się znaleźć nikogo, ani świadków, ani widzów, ani też, no już nie wspomnę, Strawko to raczej bym tu nie znalazł, ale miałem nadzieję, że spotkam kogoś, kto by mógłby udzielić mi jakiejkolwiek informacji, więc trzeba, słuchajcie, jechać dalej, albo płynąć dalej Wisłostradą i to pod prąd, w góry. Nasze polskie. Warto, mówię wam, warto zwiedzać, jak jest czas i możliwość. Także powiem wam szczerze, że niecały rok i drugi raz w
Moja noga tu stanęła. No, chcieliście coś z podróży? Macie coś z podróży. I tyle. Lecimy dalej. Może odwiedzimy znowu jakiś zatny kibelek. No gdzie ja się? Załatwiam się. Kurde, siemano. No jadę i nie wiem, czy dojadę i jadę. No to już, słuchajcie, ostatni kibel. No bo gdzie ja się załatwiam się? A oto, ostatni kibel. Jakże tradycyjny, zobaczcie, co jest napisane. Tak, rzadko kiedy już można spotkać to w kiblach pociągowych. Także spójrzcie, obejrzyjcie, jak te zacne ściany. Pięknie. Ale ile miejsca za to. Można naprawdę się swobodnie obracać, nawet z kamerą lub bez, tak jak widzicie, teraz nagrywam. Także pozdrawiam was serdecznie z kolejnego miejsca w kiblu jakże zacnego pociągu zmierzającego prosto w góry. A ostatni kibel pokażę wam tam, gdzie już będę mieszkał, albo jeszcze na stacji. Zobaczymy. Trzymajcie się. Ekskawiec 1. Prosto z kibla. Dla was. Tu się załatwiam się. Siemaszono i dojechałem prosto spod skoczni Mexicano. Więc słuchajcie, będą skoki, więc całkiem możliwe. Jak się uda dostać, to zobaczcie, to jest cały urok. To może będzie coś ze skoków. Trochę będzie bez Krzysztofa, ale cóż, trudno. Czasem trzeba dechnąć, jak to się mówi. Gdzie ja się załatwiam się? Później wam pokażę. Albo za chwilę właściwie. Także pozdrawiam was z Zakopanego. I powiem wam, szał chuja.